Chyba należy zacząć od tego, że nie jest to zwykła europejska stolica. Jej centrum wygląda w niektórych miejscach tak. Albo nawet tak. Jeśli ktoś zasadził w Warszawie palmę, to na rondzie. Komuna, mimo że upadła 18 lat temu, to w niektórych miejscach wciąż trwa. W środku Warszawy jest nawet pustynia, tyle że betonowa. Jeśli ktoś wpuścił do centrum jelenie, to różowe. A duża część mieszkańców wciąż zameldowana jest w Azji. Jej największy symbol został zbudowany na planie żaby. To dla niektórych może być śmieszne. Ale dla większości jest po prostu inspirujące. Kulturę tworzą tu starsi panowie na ulicach, dziwacy na jazz jambory, wirtuozi na konkursie chopinowskim, śpiewaczki fado, tancerze flamenco, intrygujący reżyserzy teatralni. Bo kulturę tworzą tu wszyscy i wszędzie. Czasami nie zdając sobie nawet z tego sprawy. To dlatego, że Warszawa codziennie odradza się na nowo. Odradza się w kulturze.